No i zostałem dalej odstawiony do szpitala, do więzienia, aresztu śledczego w Bytomiu, gdzie przybywałem do kwietnia lub do początku maja. Stamtąd karnie, jak wynikało z informacji, które przekazał mi wychowawca w Krakowie, zostałem przewieziony do aresztu na Montelupich w Krakowie, gdzie przebywałem na karnie, dlatego że podobno służby więzienne w Bytomiu stwierdziły, że ja w dalszym ciągu utrzymuję kontakty z Solidarnością, to, że faktem jest, że utrzymywałem jakieś, no ale no i to było podstawą przewiezienia mnie do Krakowa, a stamtąd w sierpniu przewieziono mnie wraz z grupą małopolską do zakładu karnego we Wrocławiu. W więzieniu no, warunki były kiepskie. Ja całe życie byłem dość tęgą osobą, a w ciągu właściwie roku pobytu w więzieniu no, schudłem 16 kilo. Byłem z tego oczywiście zadowolony, aczkolwiek mniej byłem zadowolony z tego, że z powodu jakości tego pożywienia, które otrzymywaliśmy, właściwie prawie wszystkie zęby straciłem. Resztę krótko po wyjściu z więzienia. Bo po prostu tak szybko rozwijała się próchnica. Z powodu awitaminozy, z powodu, powiedzmy sobie, no, jak mówię, jakości tego pożywienia. Jeżeli chodzi o Wrocław, no tam mieliśmy więzienie stosowany, zaostrzony rygor. Cały pawilon, w którym przybywali ludzie związani z Solidarnością, nie był obsadzony przez zwykłych klawiszy, tylko przez w dużej mierze przez pracowników Służby Bezpieczeństwa. Bardzo często odbywały się naloty na cele, kazano nam się rozbierać, przeprowadzano wszystko, tak, żeby znaleźć tam cokolwiek. Właściwie wiadomo, że w tym czasie zasadniczy podział w więzieniu to był podział na grypsujących i niegrypsujących. To w zasadzie, jeżeli o mnie chodzi, bo o sobie mogę mówić, byłem traktowany od samego początku jako grypsujący, aczkolwiek nie grypsowałem. Znaczy, opuściłem więzienie w grudniu 1982 roku ze względu na to, że sąd administracyjny więzienny po uzyskaniu opinii zarówno lekarzy ze szpitala więziennego we Wrocławiu, którzy tam próbowali mnie operować z miernym skutkiem, zostałem zakwalifikowany do leczenia specjalistycznego i uzyskałem karę ze względu na podejrzenie i rozpoznanie właściwie choroby nowotworowej. Zostałem zgodę na leczenie w Instytucie w Gliwicach. Tam zostałem też dwukrotnie operowany. No i koledzy z Instytutu próbowali przedłużać jak najbardziej mój pobyt i obserwacje mnie jak już po leczeniu. Ten sam, o którym wcześniej opowiadałem, jak się okazało, napisał list do sądu garnizonowego w Katowicach, żeby mnie już zabrano z powrotem do więzienia, bo ja jestem niebezpieczny, jeżeli chodzi o środowisko. Jakieś bzdury tam popisał. O tym mi powiedział już później, jak zakończyła się sprawa związana z amnestią, powiedział mi o tym sędzia tego sądu, o tym, że taki list płynął od dyrektora. Ponieważ moi rodzice czynili starania, żebym
mógł, został ułaskawiony. Te starania związane były z tym, że ja występowałem do zarządu zakładów karnych, aby w ramach odbywania kary, żebym mógł pracować w szpitalach więziennych. No, żebym nie mieć przerwy, wiesz, jestem chirurgiem z wykształcenia, żebym nie miał przerwy na to, że na wykonywanie zawodów. Wiadomo, że przerwa jest dla lekarza, stosunkowo młodego chirurga, bardzo trudna rzecz. Potem trudno jest dojść do odzyskania ponownie prawy. To zostałem w maju ułaskawiony. Na tej podstawie podjąłem starania o powrót do pracy już normalnie w Instytucie Onkologii. To te moje starania, no, początkowo przez cały czerwiec były bardzo utrudnione ze względu na to, że no, dyrektor występował o zgodę do Służby Bezpieczeństwa, Służba Bezpieczeństwa występowała o akceptację do partii miejskiej, no i ale w końcu po tych przepychankach jakoś zostałem zatrudniony ponownie na czas określony jako lekarz stażysta. Chociaż ja już wcześniej kilka lat normalnie pracowałem, a staż odbyłem w roku 76. Ponieważ jako lekarz stażysta musiałem się zarejestrować w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, tam pojechałem, no, ponieważ sprawdziły panie w aktach, tam mają akta wszystkich lekarzy, że ja już dawno staż odbyłem. Szefowa tam kadr tego Wydziału Zdrowia zrobiła przez telefon mojej obecności karczemną awanturę kadrowej w instytucie. No, po prostu uznała, że to skandal, w związku z czym zostałem ponownie przyjęty jako stanowisko asystenta, ale no, z płacą taką jak stażysta. I to trwało do wiosny. Taki stan zatrudnienia trwał do wiosny 1984 roku. A na wiosnę już zostałem zatrudniony po uzyskaniu specjalizacji na czas nieokreślony.